dobrze. Hej, cześć, siemanencja, tutaj Remixis i to jest kolejny odcinek z serii GC2 minigry. Dzisiaj będziemy oczywiście grali na takim trybie, który ze mną zresztą widzicie, czyli paintball. Drugim takim dosyć przyjemnym trybem, który dosyć jest łatwy. Ale dobra, to zobaczycie, czy jest łatwy, czy nie, to już zaraz wam pokażę. Oczywiście dzisiaj na nim zagram jakieś 3 mecze, ale zaczynamy. Paintball, gra typu deathmatch drużynowy. Pojawiając się na mapie, masz przy sobie amunicję, która posłuży ci jako broń do eliminacji wrogiej drużyny. Celem gry jest pokonanie przez twoją drużynę wrogów. Po wygranej rozgrywce przyznawana zostanie ci nagroda w postaci coinsów. Dobra, więc się tutaj znajdujemy na lobby całej tej rozgrywki. Ogólnie gramy tutaj w dwóch drużynach, jak widać. Ogólnie, jeżeli mam powiedzieć pierwsze słowo o tej grze, to jeżeli graliście w CSGO, czy w jakiegokolwiek CS-a, czy coś w tym stylu, to na pewno nie poczujecie się tutaj jak w domu, bo to chodzi mniej więcej o to samo. Mamy tutaj jedną arenę, niestety mam nadzieję, że będzie tutaj jakiś panel wyboru aren, bo na razie tutaj widzę, że nie jest jedna arena, tutaj mam jakieś efekciki, ale to już za drogo. Skaczę sobie, żeby sobie poczekać na moją kolejkę, bo na razie tutaj widać, że są czerwoni, niebiescy, to oni już są w grze. Dlaczego teraz troszeczkę się ograniczyłem z nagrywaniem i ogólnie ograniczyłem się z moją aktywnością? Wiadome jest, że oczywiście zaczęła się szkoła. Zbyt mało jest czasu na nagrywanie, ponieważ sprawa jest taka, że mam na popołudnie. Ha, 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 ha. No pomyślcie sobie, jak to jest wychodzić o 20 ze szkoły. No przynajmniej jednego dnia, bo ja tu mam przed sobą plan lekcji. Dobra, teraz już się zaczęła gierka, tutaj wybieramy sobie mapę. Tutaj widać, że są mapy z CS-a, więc tutaj naprawdę można się poczuć jak w domu. Ja to zagłosuję na to na większość. O, tutaj Kraina Czarów zagłosowali, za późno trochę wziąłem, więc 3, 2, 1... Troszeczkę z lagiem, ale jest. To jest mapa Kraina Czarów, taka, no, no może ona nie jest CS-a, ale zupełnie inna niż było to dotychczas. I ogólnie zadaniem grających jest to, żeby strzelać do osobnej drużyny, no i ogólnie zasady deathmatchu. Ostatni wygrywają. I teraz tak, ani jednej jeszcze jednej kulki nie strzeliłem. Ogólnie gra jest dosyć szybka, więc jeżeli tutaj pomyślicie, że troszeczkę mało gadam, to sorry. Dobra, zobaczmy, czy strzelę, czy ładnie tutaj próbuję sobie headshota puścić. O, tutaj, a w ogóle za headshoty nie daje nic. A, tutaj z kogoś już swojego zestrzeliłem. Tak trudno jest tutaj strzelać, bo ogólnie mistrz Rage'a. Multum kulek muszę wyrzucić, żeby po prostu kogokolwiek zestrzelić. Tak to idzie słabo, ale ogólnie mistrzostwo Rage'a, ale bardziej mistrzostwo Lamienia. O, dobra, już zestrzeliłem tutaj Maniac Gaming. Bardzo ładnie. Sam mam 7 żyć, próbuję tutaj troszeczkę niby tanka robić, czyli no trzymać po prostu więcej żyć, starać się, bo możemy tutaj dosyć wygrać. Ale dobra, warto lepiej po prostu cokolwiek robić, żeby po prostu było, że coś robię w odcinku, a nie po prostu patrzę, jak gra moja drużyna i taki niby spektator normalnie ze mnie. To jest mała precyzja w porównaniu do CS-a. O, bardzo ładnie się wynurzyłem normalnie na środek. Mądry jestem, naprawdę mądry jestem. Ogólnie, jeżeli już pytać, kiedy to nagrywam teraz, to oczywiście nagrywam w sobotę 5 września, ponieważ w soboty głównie będę nagrywać, bo naprawdę, jak już powiedziałem, że po prostu mam na popołudnie, to naprawdę nie mam czasu już na nagrywanie tak dużo. O, tutaj się ktoś wynurza. O, bardzo ładnie, tutaj dosyć dobrze mi idzie, mam ogólnie celność, bardzo dobrze, cały czas stoję po prostu przy spawnie, ale się fajnie wynuszyłem. Nie no, to naprawdę po prostu taka celność, naprawdę strzelać w swoich i tracić po punkcie, no w sumie to nie jest jeszcze jakaś uderzająca zmiana, ale lepiej tak nie robić. W ogóle to jest system rang, jak zobaczymy, możecie zobaczyć, tutaj na przykład jakiś gracz ma dowódca, nadal jestem tym szeregowym, czy nie wiem, rekrutem, no nie wiem, jaką tu mam rangę, bo trudno to zobaczyć. W ogóle czas meczu tutaj leci, mam minutę 10 sekund meczu może być, no chyba, że się wyeliminujemy w życiach. W ogóle nieźle się ukrywają, a ja nieźle strzelam. Słabo trochę, sam ogólnie zaskoczę was, nie gram w CSGO, ha, ha, ha. Więc mi na razie nie proście o jakieś serie z tego. Ja to robię precyzyjnie, niby pod snajperkę się będę robić. O, tutaj coś się już bierzemy. A, dobra, zastrzeliło mnie. Ajejku, dobra. No dobra, to teraz jeszcze tylko jeden. Dobra, chyba przegraliśmy. Przegraliśmy. Nasza drużyna, chyba to byli niebiescy, przegrali. Teraz głosujemy tu na mapy, więc PP
Vault, którą tu mapę? Dobra, jest niby Dordam Mirage. Nie, Dust 2. Dlaczego ja tak przyzwyczajenie dałem Dust 2? Chciałem na Mirage, ale troszeczkę się zagubiłem. Okej, Dust 2 będzie. Więc 3, 2, 1. To było pierwsze odliczanie i teraz 4, 3, 2, 1. No, sprawdzę mi prezencik. Wieżyczka. Sam jak coś nie mam żadnego doświadczenia z grami typu właśnie CS-a, więc mogę się troszeczkę mylić i to bardzo dużo mylić. Ale ogólnie ogół rozgrywki czy jakoś tam jak o co mniej więcej chodzi to dosyć kojarzę, ale to i tak nie będzie dobrze działać, więc lamusa. Ale to jest paintball, a nie CS, więc inaczej to działa. A strzelę. A co tak nie mogę go. Dobra. Ostatecznie Remix jest musiał to po prostu strzelić. A zobacz, w ogóle co to jest? Wieżyczka! Ej, ale kul nie mam. Kup. No dlaczego tak dużo tych kul dałem? No, dobra, musiałem jedną przedest. No przecież normalnie cudnie. Ogólnie tu jest zaleta taka, że mogę. Ej, co jest? Co się stało? Nie rozumiem tego, co się stało. Ej, no. Dobra, po prostu ja już się zgubiłem troszeczkę. W ogóle w samym CS-ie też bym się nieco pogubił, no właśnie. I teraz już zupełnie zwaliłem całą sprawę. I teraz muszę czekać, po prostu czekać. Ogólnie tutaj widać, statystyki są po prawej stronie. Oddałem 2788 strzałów Rage'a. 337 punktów, 101 dolarów i ogólnie 75 na 71 zabić zgonów, więc widać jakie to były staty, jak jestem bardzo młodym graczem. A teraz coś, PB Vault, no dobra, zagram sobie na Inferno, czyli 3. No i oczywiście jak na zawołanie Inferno, 3, 2, 1 i... I muszę się oczywiście oszczędzać z tymi kulkami, bo naprawdę może być nieco problemów, co mogę zrobić, jeżeli na przykład będę na minusie, jeżeli chodzi o moje oszczędności. No i ogólnie kryć się, a teraz to już w ogóle krycie mam takie tak wyuczone, że to po prostu nie działa. Nikt nie doceni moich błędów, to jest jasne chyba. W takiej wielkiej serii z minigier na GC2 po prostu gra lamus, no nie może po prostu, żaden profesjonalista nie chce po prostu nagrywać tego czegoś. Ja w ogóle tą mapę troszeczkę jednak nienawidzę, bo chyba w niej zawsze ginę. Jeśli dobrze pamiętam, to w tej mapie chyba zawsze ginąłem. Ile tych meczy było? No, chyba 3. To jeszcze chyba jeden, bo tu widzę 12 minut nagrywania. Przegraliśmy. Najlepiej po prostu przegrać niż w ogóle być najlepszym. Najłatwiej. Ja zagłosuję na log, będę odważnym, zagłosuję na coś zupełnie innego niż było dotychczas. No, jeden głos dla mnie. No i oczywiście nuk na zawołanie, jeden głos zrobił się w większość głosów. Ajajaj. Jest tam coś chyba w sklepiku, w ogóle można by tutaj coś posprawdzać. Granaty i ogólnie tych wszystkich odłamkowych rzeczy. Na razie akurat nic nie kupuję. Mimo to i tak na tym trybie mało gram, bo i tak się nie czuję na świat. O, wziąłem go od tyłu, prawie bym go wziął od tyłu. Ale został zdjęty z tego, co zauważyłem. Zdołałem zauważyć. Dobra, ale teraz ja już zostałem zdjęty. 4 życia. O, kurde, granat. Tutaj chyba mi rzucił granat. Nie wiem, to był jakiś granat, czy co? Odłamkowy, czy co? Gram jak widać, więc jeżeli mówicie, żebym nagrał tutaj jakieś inne tryby, to oczywiście nagram je najsłabiej jak mogę, bo tak jest najłatwiej, zwłaszcza teraz jak nie mam czasu. No dobra, skończyły mi się kule, musiałem się po prostu zregenerować i dawaj. O, bardzo dobrze. Niby dobrze strzelam, ale jednak źle strzelam. Źle się powstrzymuję. No i teraz raz, dwa, double kill, triple kill, yeah! Marzenia się spełniają, moi drodzy, marzenia się spełniają. O, idę tak do przodu, ale ich dużo i już mnie nie ma. Dobra, koniec, po prostu koniec. Dobra, na dzisiaj koniec, myślę, żeby wam się podobało. Zostawcie oczywiście łapkę w górę pod filmem, skomentujcie i dajcie jakieś porady, na przykład co robiłem źle podczas tego meczu, czy co w ogóle powinienem jeszcze ulepszyć moje skilla, bo skille oczywiście mogę rozwinąć, jak tylko będę miał czas, bo zauważcie, że będę grać tylko w weekendy. Niestety. I oczywiście zapraszam do subskrypcji, przeglądnięcia reszty materiałów i oczywiście moich rozgrywek na Mob Riders, jeżeli jesteście tutaj nowymi widzami, wpadliście dlatego, że nagrywam minigry. Dobra, więc to było na tyle, dziękuję wam za uwagę, no i na razie, no i cześć!